Oczywiście zabawa i cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo wiadomo, że nasz klub się w to angażuje i my też jesteśmy zadowoleni, że możemy uczyć dzieci postaw siatkówki, pokazać im przez jakiś czas, jak wyglądają nasze treningi, odpowiedzieć na pytania i pokazać te postawy siatkówki. Myślę, że w tym wieku to też nie można im nic poważnego doradzić, ale na pewno, żeby mieli jakikolwiek wysiłek sportowy. Nie mówię, żeby to była siatkówka, ale żeby mieli styczność ze sportem, żeby cały czas byli w ruchu, bo później, kiedy dorosną, sami wybiorą, czy chcą iść w tym kierunku, czy nie, czy chcą uprawiać taki sport, a czy inny. Bardzo mi to pomogło. Chłopaki bardzo dobrze dawali wskazówki, pomagali i rozmawialiśmy różne, a najlepsze były autografy. Tak lubię. Nauczyłem się już dużo rzeczy, odbijać górą, przyjmować dołem, chodziłem, byłem też już na turnieju z siatkówki. Najbardziej mi się podoba to, że dokładnie siatkarze umiem odbijać piłkę palcami i tak jakby dobrze odbierają piłki. Razem odbijaliśmy i że mogłam dostać autografy. I tutaj byłem też ostatnio na turnieju, nie wiem jakich klas, ale już odwiedziłem tą szkołę, dlatego zawsze chętnie i z uśmiechem na twarzy wracam do tej szkoły, więc cieszę się, że tym razem też odwiedziłem dzieci właśnie z tej placówki. Bardzo mi się ci siatkarze podobali, a najbardziej podobało mi się to, gdy razem odbijaliśmy piłki i graliśmy. Podoba mi się najbardziej to, że bawimy się, odbijamy i po prostu się uczymy i chodzimy na różne mecze. Myślę, że ta początkowa faza jest najtrudniejsza. Sam pamiętam, jeżeli biorę udział w takich eventach, zawsze mi się przypominają moje lata, jak zaczynałem w szkole podstawowej w czwartej klasie. I chyba ten okres był taki najtrudniejszy, nauczyć techniki. Dzieci tak do końca też nie wszystkie się słuchają. Najpierw jakby trzeba ogarnąć, zaprowadzić porządek, a potem można cokolwiek wprowadzać. No myślę, że ten właśnie taki wiek, jak powiedziałem wcześniej, jest najtrudniejszy. Wiem, jak sam również byłem młody, jak odwiedzali nas seniorzy na treningach. Bardzo fajnie to wpływało. Mogliśmy popatrzeć, jak to tak naprawdę wygląda siatkówka na wysokim poziomie, czego nam brakuje, ile tak naprawdę wyrzeczeń i szkolenia przed nami, żeby dojść do takiego poziomu. Thank you.